W niedzielę rozegrano zawody sportowo-pożarnicze w gminie Fałków. Ich gospodarzem było miejscowe OSP. W zmaganiach udział wzięły 3 drużyny, a najlepsi okazali się druhowie z Fałkowa. Imprezę poprowadził prezes gminnego OSP Grzegorz Zganiacz, a zawody otworzył wójt gminy Fałków Henryk Konieczny. Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny, kobieca jednostka OSP Fałków na zasadach towarzyskich oraz męskie jednostki OSP Fałków i OSP Czermno. Strażacy musieli zmierzyć się w 2 konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. Ich zmagania oceniało jury w składzie: brygadier Marek Kowalczyk, przewodniczący, starszy kapitan Mariusz Czapelski, Zbigniew Głowiński, naczelnik OSP w Skrzyszowie, Andrzej Grzegorczyk, gminny komendant OSP w Rudzie Malenieckiej. Po około godzinie rywalizacji uhonorowano kobiecą jednostkę, która wzięła udział w imprezie. Natomiast w męskiej rywalizacji tym razem lepsi okazali się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie, a zatem OSP Czermno musiało zadowolić się drugim miejscem. Puchary i nagrody dla najlepszych wręczał m.in. wicewójt gminy Fałków Krzysztof Bajor. Zwycięzcy z Fałkowa za 2 tygodnie wezmą udział w powiatowych zawodach OSP, które będą miały miejsce w Radoszycach.